Siema ziomki i ziomale, witam Uksantora na kanale. Jesteśmy jak zwykle na koncie do nagrywania YouTube. Tutaj rybaczków oczywiście regularnie zbieram. Za półtorej godziny będę miał ostatnie wiaderko, zbiorę sobie. Tutaj akurat wykopałem 100 bozonów. Mogę sobie wymienić, kolekcję japońską też kopałem. Mogę sobie od razu wymienić. Jak? Byłem pierwszy. Tak, byłeś pierwszy. Tak. Byłeś pierwszy. Akurat ten pan zakopał u mnie potwora na 200 metrów, ale ktoś mnie przebił. No i wezmę sobie, wymienię kolekcję szmaragdową. W planetarium już to pokazywałem wiele razy. Tak. I zaraz będę miał więcej dolcy, a kolekcję szmaragdową między innymi chcę przeznaczyć na jeden zakup, który uważam, że warto kupić. Teraz sobie wymienię kolekcję szmaragdową, 100 kolekcji szmaragdowej. Co zaowocuje, że będę miał 300 zombie dolcy więcej i chcę sobie kupić, postawię sobie na razie na wyspie Nadziei drugi hangar za zombie dolce. Jest to budynek, który mi się na pewno przyda. Super hangar, dokładnie. Super hangar, 200 zombie dolcy kosztuje. A tutaj jeszcze pokażę, że limitu na prezenty już mam 55 tysięcy dzięki temu super hangarowi. Postawię sobie od razu drugi super hangar i srutu tutu mogę już przyjmować na 75 tysięcy monet. Druga rzecz, jaką będę chciał zrobić, tylko tutaj przeniosę sobie tych, ja przeniosę sobie pustelnika tutaj, bo myślałem, że już mam do zebrania rosiczkę na oczach. Rosiczka na oczach gotuje mi się, żebym mógł zrobić zombium. Ale tutaj jeszcze niech pozbiera tych. Ja sobie wczoraj miałem jeszcze 40 tysięcy limitu i wysłałem sobie 50 temperówki. I teraz pokażę, na jakiej zasadzie działa budynek furgon. Jak widzicie, tutaj mam zamknięte przejście. Normalnie z globusu nie mogę przejść na wyspę gigantów, bo tu potrzeba przejść wiśniowym autobusem z którejś tam wyspy. A ja sobie teraz temperówce, które można stworzyć w globusie, no niestety ja nie mogę temperówki tworzyć jeszcze, bo nie mam budynku globus, ale wysłałem sobie trochę temperówki i mogę sobie stworzyć 100 żetonów na kursy i w tej chwili mogę swobodnie przejść tutaj na wyspę gigantów i w tej chwili mógłbym nawet przechodzić pustelnikiem, nawet mógłbym pustelnika przenosić na tą wyspę. Swobodnie można przechodzić tutaj i nie trzeba szukać tego przejścia, nie trzeba kombinować. Tak, zrobię sobie od razu kolejną rzecz. Tutaj potrzeba złoty płatek. To jest dotyczy misji chyba tej. Tak. Dobuduj latający dywan, tak? Tutaj potrzebuję 5 złotego płatku, 5 zielonej farby i 10 ropy. Nie, tak, kurczę, miałem przejść na wyspę ojczystą. Złoty płatek dostaje się z kolekcji gwiezdnej. Mam tej gwiezdnej kolekcji wystarczająco, tak więc już zrobione. 10 ropy potrzebuję, tak więc muszę sobie jeszcze zrobić transformator. Transformator sobie zrobię w wieży po prostu. Potrzebuję 2 transformatory i zrobię sobie tutaj. Co tam jeszcze było potrzeba?
Co tam było potrzeba jeszcze? No cóż, zmarnuję ten żeton, bo zapomniałem normalnie. Skleroza jest straszna. Pięć zielonej farby, tak? Zieloną farbę mogę zrobić w krypcie, tak? Zagrzybową te quille. Zrobię sobie od razu więcej tej zielonej farby. Ona mi się na pewno przyda i zbuduję ten dywan po prostu. Drugi etap dywanu. Trud, zrobiony. I co my tu mamy? Pomóż znajomemu i podaruj mu jodłowej gałązki, tak? To jest w materiałach, pewnie gdzieś na końcu u mnie, albo nie wiem gdzie. Zaraz poszukam jodłowe gałązki. Podaruję je sobie. Sobie, tak? Obojętnie jakiemu znajomemu bym wysłał, ale sobie wyślę, sobie będę mógł odesłać najwyżej. I zrobiona misja, jesteśmy na miejscu! Co tu mamy za kolejne misje? Dotrzyj na księżycową wyspę. Ustaw zimowa ozdoba wybyła jak w domu. Wyhoduj jabłkowy mak, czyli na razie tej misji nie robię, bo nie mam. Musiałbym zasiać jabłkowy mak i zebrać go, tak więc ta misja stoi. A tutaj mam misję towarzysz podróży, czyli trzeba zrobić jeszcze trzy walonki i jedną beczkę na warzywa. Tutaj sobie przeniosę, albo nie, nie będę przenosił pustelnika. Znowu wykorzystam tego biednego kucharza tutaj. Tutaj sobie przyspieszę gotowanie tej rosiczki na oczach. Jeszcze sobie zbiorę tą trzecią walizkę. Tutaj mam misję wyhoduj kościgodę. Tutaj jest 31 grządek. Ta kościgoda będzie zebrana do zebrania za 4,5 godziny. Zbiorę sobie. A tymczasem robię tą misję. Jeszcze trzy walonki, tak? Idziemy do walonków. Przy okazji będzie mi potrzebna beczka. Ale idziemy na razie do walonków. To jest ta sama strona gotowania i przyspieszę sobie od razu gotowanie tych walonków. Tadam! Proszę bardzo. Zrobiło się to i jeszcze nie walonek. Walonek mi już niepotrzebny. Nastawię jedną beczusię i przyspieszę sobie jej gotowanie z solą jodowaną i tadam! Misja towarzysz podróży zrobiona. Pięknie. Skromne rzeczy dostałem. Czy zombie dolce? Niezbyt dużo, ale zawsze coś. Dobra. Tutaj będę miał ojejku. Tutaj będę... Nie tak. Nie powtórz. Tę tąbeczkę zebrać. No. Tutaj będę miał za 15 minut rosiczkę na oczach już ugotowaną. Tak więc nastawię sobie, żeby za 15 minut też miał coś tutaj ugotowane, czyli koniwen. I co my tu mamy za misję? Dobuduj autobus. Dostań się na Gwiezdną Wyspę. A z której to wyspy ten autobus? Chyba z Wyspy Śpiący ten żółty autobus miałem zbudować, tak? Tak, szkolny autobus. Tutaj już układy scalone sobie wysyłałem, mam. Młoty też kopałem, z tego co pamiętam, w saniach albo w gruzie. Gdzieś te młoty trzeba... Kopie się albo w iglo, albo w literce O też można kopać, albo w takich saniach Mikołaja rozbitych. Niektórzy ludzie je mają i można... To jest darmo, dekoracja, którą można sobie postawić. Dobra, i buduję szkolny autobus. Tadam! Pierwszy etap. Do drugiego etapu potrzebuję 8 złotego płatku i gumę, tak? No to złoty płatek sobie tym razem muszę zrobić już w uniwersytecie, bo nie mam materiałów, tak? Ale nie ma problemu, mam na to surowce 8 złotego płatku. I ile tej gumy potrzeba było? Zaraz sobie zobaczę na Wyspie Śpiący. Tutaj nie ma płatnego wstępu, tak więc bez problemu 4 gumy. Guma zużywa chyba
Dwa super kleje, z tego co wiem. Nie, jeden super klej. Tak więc cztery super kleje. Tutaj mi się nie podoba, że tak kurde, ta huśtawka mi się klika. Dobra, cztery super kleje, zrobię 5. I mam cztery gumy. Cztery potrzeba było, tak? Ojejku, będzie jak się pomyliłem. No i tak, cztery. Drugi etap ukończony. Pa-pa-pa. I mam misję, dostań się na Gwiezdną Wyspę. Idziemy na Gwiezdną Wyspę. Tutaj nie płacę tych surowców, bo mam żeton. I pa-pa-pa. Misja autobus. Wykonana kolejna misja do przodu. Co nam się tutaj otwarło? Kup w dziale, zrób to sam ognisko i rozpal ogień. Ognisko to jest budynek za zombie dolce, co ciekawe. I będę musiał go kupić sobie. Ale to ognisko zrobię na innej wyspie, bo tutaj jest wejście płatne. A co my tu mamy? Zostań jeden dzień na Gwiezdnej Wyspie. Być może, że zostanę, jak nie będzie, ale ja sobie takie misje przyspieszam za dolce. I tak mam tutaj jeszcze misję posać jabłkowy mak, więc na razie to zostawiam. Ale ognisko sobie postawię. Przejdę na moją wyspę nadziei. Tu zbiorę tych. Tu już mi się następne drzewko ścięło do końca. Następne wezmę, żeby ścinali. I ognisko to jest budynek ze zombie dolce. Wiem, że on, to ognisko jeszcze jest gdzieś. To jest chyba zrób to sam, tak? To ognisko jeszcze gdzieś na jakiejś innej wyspie jest dostępne. Nie pamiętam na jakiej wyspie, ale jest zadanie kup ognisko, tak? Kup w dziale, zrób to sam ognisko i rozpal ogień. Proszę bardzo. 5 czerwonej farby, tak więc idziemy do latarni. Zrobię 5 czerwonej farby. Proszę bardzo. Tak. Ognisko się robi w dwóch etapach. Pierwszy zrobiony. Co do drugiego etapu potrzeba? Jodłową gałązkę. No dobra, no to ja sobie tutaj jednego dolca poświęcę na jodłową gałązkę i mam zbudowane ognisko. Etap drugi. Ale tej misji i tak tutaj nie mam zrobionej, bo jeszcze potrzeba jabłkowy mak. To pewnie sobie przyspieszę za dolce. Tutaj mam wykoduj kościgodę, to poczeka. Tutaj zbierz jabłkowy mak, to też poczeka. No i nie wiem, co tutaj jeszcze z misji za choinką. Czy coś, jakaś misja jest? Nie ma dostępnej misji za choinką. Tak więc stoję na razie. No i tyle. Nie wiem, co jeszcze. Mogę pokręcić sobie w jabłkowym automacie jeszcze, bo ugotowałem sobie trochę kompotu. Tak więc pokręcę sobie w jabłkowym automacie. Zobaczymy, ile wypadło mi, ile wypadnie mi tego soli jodowanej. Ja zrobię przerwę. Oczywiście teraz będę kręcił sobie. Wracam, jak skończę kręcić. No i tak, wykręciłem już wszystkie moje 33 kompociki, bo tyle u mnie u kucharzy się gotuje przez 3 godziny kompotu i mam 180 soli jodowanej. Ciekawe, ile tych nawozów dla drzew. Gdzie to się patrzy w ogóle? W materiałach wartościowych? Ja nie wiem. Nawet we wszystkich chciałaby zobaczyć, gdzie to te nawozy dla drzew tutaj u mnie są. Nawet nie wiem, gdzie to się patrzy na nawozy dla drzew. Jaka to jest kategoria? Gdzie to jest? Gdzie to? Nawet nie wiem. Na pewno nie w wartościowych, w materiałach, w przepisach. No nieważne, ale soli jodowanej mam 180 i przejdę sobie do wartościowych. Już dwa razy kręciłem,
tymi ruletkami w sumie 63 razy i wylosowało mi się 4 jajeczka zwykłe, które sobie otworzę. Miodowiec to jest nie jajko z tego autojabłkowego automatu, tylko inne i tylko przejdę do mojego zombiaka. A przy okazji zmienię wygląd mojemu zombiakowi zaraz, bo nie podoba mi się te królicze uszy, to było do misji tylko. No i tak, zwykłe to takie nic wartościowego wypada, takie badziewia. Zobaczmy, co wypada z Kinder Niespodzianki. Z Kinder Niespodzianki wypadają kolekcje, widać, zabawek morska. O, i przy okazji zrobiłem jakąś misję przy okazji z tego jajeczka. Co ja tu potrzebowałem? Aha, wydobądź z ziemi lalkę z kolekcji zabawek. Lalka, no kolekcja zabawek właśnie wypadła. No i mam jeszcze rosyjskie. Dosyć dużo wylosowało się z tego jabłkowego automatu tych rosyjskich. Biała farba, jagoda na kości, czekolada. O, atrament upragniony i biała farba. Biała farba, mówiłem, grzybowa tequila. Tylko to, co kucharze gotują. Jeszcze sobie otworzę ostatnie 4. No, przydatne te rosyjskie. Tutaj jeszcze dostałem z jakiejś misji czy z osiągnięcia miodowca. Fajnie. Trochę dolcy z miodowca. No i jeszcze sobie zmienię wygląd mojego zombiaka. Już mam taki poziom, że mogę sobie kupić więcej wyglądów. Na głównym koncie mam niebieską głowę smoka. To może tutaj sobie zrobię... Jakie tu są głowy smoka? Może sobie zrobię zwykłą głowę smoka, tak? Taką. Dobra. Będę wyglądał smoczo. Tylko jeszcze jakieś wdzianko konkretne, żebym nie miał bosych nóg. Tylko jakie tutaj by pasowało, byle nie za dolce czy coś. Jakieś nogi konkretne. O, może by pasowało za 6 dolcy sobie kupię nogi Spidermana. Zobaczmy. O, pasuje. Spider-Man z głową smoka. Dobra. Od tej pory będę tak wyglądał. A nie chciałem niebieskiej głowy smoka i ubioru Batmana, bo niestety wtedy bym wyglądał tak samo jak na głównym koncie i można by było mnie bardzo łatwo pomylić. No. I tak. Tutaj, jak już mówiłem, gotuje się rosiczka na oczach. Będę miał... Na 14 stronie jest przedmiot mojego pożądania, czyli do ugotowania zombium. Rosiczki na oczach mi się gotują, już mam trochę ugotowane, będę miał senną rosiczkę. Senna rosiczka jest potrzebna właśnie do tego zombium, czy senne rosiczki będę miał. Później będę gotował wilczum. Wilczum. Tutaj więcej ostrej rosiczki na oczach potrzebuję, ale ona mi się gotuje dużo. Później będę musiał gotować wilczą paszczę, głowo, grzyby, wilcze kości i tak dalej. Oczywiście nakręcę, jak się będę zamieniał w człowieka, to bez wątpliwości nagram. No i a w tym filmiku w sumie tyle. Myślę, dosyć sporo przydatnych rzeczy nagrałem. I filmik jak zwykle o godzinie 18.00. Tymczasem do zobaczenia, na razie, pepe, pozdrawiam, mile widziane, komentarze, jakby jakieś pytanka, łapeczka w górę, jak się podobało, oczywiście jak pierwszy raz jesteś na moim kanale, to zasubskrybuj kanał, no i reklamy można klikać, jakby co, ja tam dostanę troszkę grosza, zawsze będę wdzięczny za takie coś, dziękuję, no to tymczasem, pepe.